Mazurska Klubowa Telewizja Ełk zaprasza na kolejny skrót z meczu MKS-u Ełk. Tym razem drużyna z Ełku przyjechała do Korsz, gdzie rozegra pojedynek z tutejszym MKS-em. Pierwsza sytuacja Patryka Gądka, który strzela tuż obok bramkarza z Korsz Zięby. Maciej Orpik powalczył o tę piłkę. Maciej, który dostał szansę dzisiaj wystąpić w podstawowym składzie. W pierwszej jedenastce zobaczmy na idealną asystę do zbiegającego z prawej flanki do środka Jakuba Ciuńczyka, który pokonuje bramkarza z Korsz Ziębę. Zobaczmy zagranie pomiędzy dwójką obrońców z Korsz. Bardzo dobrze odnajduje się w tej sytuacji Jakub i ekipa z Ełku może cieszyć się z prowadzenia. Przypomnę wszystkim kibicom, że dzisiaj na ławce trenerskiej swój debiut zaliczył Damian Łukasik. Powróćmy jednak do wydarzeń, które dzieją się na boisku w Korszach. Łukasz Sklarzewski zagrywa do Patryka Gądka. Patryk płaskim strzałem lewą nogą pokonuje bramkarza z Korsz. Zobaczmy, w jaki sposób padła ta jeszcze raz bramka. Sklarzewski odgrywa do Gądka i Gądek strzela dzisiaj pierwszego gola, a drugiego dla ekipy z Ełku. Kolejna akcja. Ciuńczyk zagrywa do Patryka Gądka. Patryk Gądek uderza tuż obok bramki MKS-u Korsze. Pierwsza groźna sytuacja zawodników z Korsz. Rzut wolny, dośrodkowanie piłki, mocne w pole karne i tutaj niewiele zabrakło, aby drużyna z Korsz strzeliła w tej sytuacji bramkę kontaktową. Wojtek Kurjata zagrywa do Mateusza Furmana. Mateusz Furman do Patryka Gądka. Gądek na prawą stronę do Jakuba Ciuńczyka. Jakub Ciuńczyk jest faulowany. Arbiter główny bez chwili zawahania wskazuje na wapno oddalone o 11 metrów od bramkarza z Korsz Zięby. Patryk Gądek pewnie 3-0. Już ekipa Damiana Łukasika prowadzi w Korszach w zaległym meczu. Zmylony bramkarz z Korsz przez Patryka Gądka, który zastąpił Kamila Jackiewicza pauzującego za czwartą żółtą kartkę w tym sezonie. Zobaczmy na tę sytuację. Odegranie na klepkę Tomasza Tuttasa do Patryka Gądka, który mógłby ustrzelić już hat-tricka w tym meczu. Mateusz Furman zagrywa do Patryka Gądka. Gądek na lewą stronę do Macieja Orpika. Maciej Orpik z lewej nogi. Trzeba by było zapytać się Macieja, czy chciał dośrodkować w tej sytuacji, czy uderzać na bramkę Zięby. Rafał Darda przy piłce zagrywa do Patryka Gądka. Gądek na lewą stronę do Tomka Tuttasa. Tomek Tuttas minął obrońcę, jest sam na sam z bramkarzem. Tomek Tuttas przegrywa pojedynek 1-1 z bramkarzem z Korsz. I był to ostatni akcent w dzisiejszym meczu. Drużyna MKS-u Ełk wygrywa 3-0 na wyjeździe i traci tylko 3 punkty do Olimpii Elbląg. Witamy na naszym okręcie MKS-u Ełk nowego sternika, jakim jest pan Damian Łukasik. Witamy pana. Dzień dobry. Panie Damianie, nie mógł pan chyba wymarzyć lepszego początku niż dzisiaj. 3-0 to chyba najmniejszy wymiar kary dla drużyny z Korsz. No, na pewno jestem zadowolony przede wszystkim z pierwszej połowy. Chłopacy zagrali agresywnie, z zębem, no i też dołożyli do tego 3 bramki. Drugie połowy niby kontrolowaliśmy wynik, ale było zbyt dużo niekontrolności, z tym, że usprawiedliwia to, no niestety jest stan boiska, tak? Chłopcy mają większe umiejętności, co dzisiaj nie do końca było widać, bo po prostu boisko przeszkadzało. Ma pan rozeznanie w zawodnikach grających w MKS-ie Ełk? Interesował się pan po odejściu z Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie trzecią ligą? Takich rzeczy się nie wyrzuca od razu do kosza, bo tym bardziej, że się jest trenerem i cały czas śledziłem, co się dzieje w tej grupie trzeciej ligi. Także byłem na bieżąco i z wynikami, i na bieżąco też ze składem, w jakim gra MKS. Także to nic
nic nie jest obce. Zresztą ten zespół za bardzo się nie zmienił w stosunku do tego, co graliśmy przeciwko sobie jesienią. Prowadziłem finish parki. Jaki ma Pan postawiony główny cel w tym sezonie przez zarząd MKS-u? O tym celu jeszcze nie rozmawialiśmy. Myślę, że spotkamy się dopiero jutro, bo ja dopiero dwa dni pracuję, także ale cel myślę, że sportowy jest tutaj jasny, wygrywać jak najwięcej i po tym meczu jesteśmy bliżej tego pierwszego miejsca. Także depczemy po piętach Olimpii i oby tak było do końca, bo to jest zdrowe, ważne dla rywalizacji, dla chłopaków, którzy mają spore umiejętności, mają dużo ambicji, mają na pewno też chęć pokrzyżowania planów Olimpii.